witamy. Co my dzisiaj mamy? 25 kwietnia? 25 kwietnia dzisiaj mamy. Jedziemy z Marcinem na konferencję pszczelarską do Przysieka. No generalnie jedziemy odebrać naszą węzę zamówioną, zobaczyć jakiś sprzęt, pooglądać, to mówią, poszwędać się. Jedziemy z zamysłem też, że weźmiemy udział sobie w konferencji pszczelarskiej. Pierwszy chyba z wykładów jest pana Igora Pawłyki o gospodarce pasiecznej, czyli prawdopodobnie posłuchamy o izolatorach. Dużo filmów już ma wrzucone na swoim kanale na YouTubie, natomiast zobaczę może coś nowego, bo z tego co widziałem ostatnio wrzucił jakieś izolatory łączone z dwiema matkami swojej konstrukcji. Zobaczę może jakieś refleksje na ten temat już będzie mówił. Później już nie pamiętam jakie tam są konferencje, zobaczymy jak długo posiedzimy. Także coś tam się uda skręcić. Nastrój myślę, że jest pozytywny, tak Marcin? Marcin dzisiaj robi za tego nieśmiałego. Dzisiaj nie będzie mówił. Na filmach zawsze swoich dużo mówi, a dzisiaj będzie cicho. Także zapraszam do oglądania. Całą drogę prowadzi nas piękny, klasyczny Mercedes. Właśnie dojeżdżamy. Stablica, Przysiek. Mamy miejsca parkingowego. Tam masz chyba w Fordzie. Zakupy? Tak. Same kije. Same kije, o. Mamy zrazy, tak, do kolegi. Myślałem, że będzie wysprzedawać kije. Możemy. No dobra, idziemy, zobaczymy co tutaj się dzieje. Jest cisza jeszcze w miarę. Przedstawiam pana inżyniera Igora Pawłyka, który poprowadzi temat, jak prowadzić pasiekę w sposób ekologiczny, tak? Tak, trochę to jest zbliżone do ekologii, chociaż nie całkiem zgodne z normami, które wymaga pasieka ekologiczna do atestu pasieki ekologicznej. To akurat nie o to chodzi. Chciałem przedstawić państwu bardziej ogólnie. No, metoda łatwiejsza, bo prędzej mogę przewidzieć, co będzie za 10 dni, niż co będzie za 56 dni. 56 dni to jest 2 miesiące, to nie wiadomo, jaka będzie pogoda wtedy. Trzeba mieć jakieś stałe warunki klimatyczne, żeby z tego korzystać. Przejdźmy do tego pierwszego punktu, o którym mówiłem. O stosowaniu izolatora chmary głównie do skutecznego pozbywania się pasożytów varroa. W 2015 roku na Sądeckiej, na biesiadzie u Bartnika Sądeckiej pani doktor... No to co?
jesteśmy już po konferencji z Marcinem. Jedziemy gdzieś na jakąś kawę jeszcze szybką. W sumie tam nie za dużo nakręciłem materiału. Coś tam zobaczyliście z tej konferencji. W sumie bardzo jestem zadowolony, że udało się na tym wykładzie być i zobaczyć, jak faktycznie na żywo pan Igor opowiada, a nie tylko na YouTubie. Zakupiliśmy książeczkę o stosowaniu izolatorów i płytę. No i trzeba będzie teraz to przemyśleć i ewentualnie zastosować w przyszłości. No okej. Z takich przemyśleń jeszcze, no to ten rok będzie dla mnie znowu świeży tak naprawdę, tak? Odbudowujemy się po stracie zimowej. Cały czas jest ten problem z tą warozą, z rodzinami. Jakoś nie wiem, nie potrafię tego ogarnąć do końca. No ale będzie dobrze. Na pewno będzie dobrze. Coś jeszcze, Marcin? Jakieś 2-3 słowa. Zimno. Tak, jest zimno, ale jedziemy co? Na Toruń? Byliśmy jechać w tamtą stronę. Jedziemy. Jedziemy, gdzie oczy pomiosą. Tak. To do zobaczenia na kolejnych filmach.